W okresie przedświątecznym oraz w same święta wielkanocne na terenie powiatu chrzanowskiego odnotowano jeden wypadek drogowy oraz obsłużono 13 kolizji drogowych. W same święta policjanci przeprowadzili 146 kontroli drogowych, ujawniając przy tym 110 kierujących, którzy popełnili wykroczenie związane z przekroczeniem dozwolonej prędkości. W 30 przypadkach policjanci zastosowali pouczenia. Piesi również popełniali w tym okresie świątecznym wykroczenia, przechodząc między innymi na czerwonym świetle. W tym przypadku zostały skierowane sporządzone wnioski o ukaranie do sądu. Policjanci również zatrzymali 3 blankiety uprawniające kierujących do prowadzenia samochodów za przekroczenie dozwolonej prędkości powyżej 50 km w terenie zabudowanym. Natomiast do zatrzymania jednego blankietu doszło w tym okresie przedświątecznym. Było to w miejscowości Alwernia na ulicy Sienkiewicza, gdzie kierujący motocyklem Suzuki nie zatrzymał się do kontroli drogowej w związku z przekroczeniem prędkości o 54 km na godzinę w terenie zabudowanym, a następnie oddalił się w kierunku Alwerni. Policjanci natychmiast poinformowali dyżurnego o powyższym fakcie, a następnie udali się w pościg, podczas którego kierujący tym motocyklem, będąc na skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza z ulicą Widokową, nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego uderzył w narożnik ogrodzenia jednej z posesji. Kierujący 40-latek był trzeźwy, natomiast z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Motocykliście zatrzymano prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny od pojazdu, a sam motocykl został przekazany osobie wskazanej przez kierującego.